co on teraz robi. Czyli co robi twój wybraniec, co robi osoba, o którą pytasz w tej chwili, dzisiaj, w ten weekend. Czyli ta wróżba jest tylko na ten weekend, sobota i niedziela. Zobaczmy, pośledźmy go troszkę, postorkujmy, co właśnie on robi, kiedy z tobą nie jest, kiedy do ciebie nie dzwoni, nie pisze. Co być może myśli, co robi, gdzie jest. Zobaczmy, co pokażą nam karty Lenormanda i Tarota. Witam naturalnie wszystkich moich widzów. Proszę o lajki, subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem, o komentarze, czy grupy rezonują, którą grupę Państwo wybrali. Proszę po prostu o interakcję. Jest to bardzo ważne. Aktywność nie tylko moja, ale również Państwa jest bardzo ważna. Dziękuję. Teraz macie Państwo do wyboru dwie grupy. Obie grupy zawierają tą samą ilość kart Lenormanda i Tarota. Grupa pierwsza, ceramiczne serduszko. I grupa druga, aniołek biały. Proszę wybrać sobie tą figurkę lub ten przedmiot, który Państwu pierwszy przyciągnął oko. Dwie talie kart Lenormanda i Tarota są identyczne. Zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej. Co on teraz robi? Pierwsza grupa, czyli serduszko. Dobrze, więc jest na pewno w domu teraz, czyli przy domu, gdzieś, gdzie mieszka lub pracuje, gdzie jest jego stabilizacja. Myślę, że jest w domu właśnie, u siebie, w środowisku domowym, jednakże są tu jakieś straty, problemy. Coś, nie wiem, albo ma lęki, albo ma jakieś takie męczące, lękowe myśli, strach. Albo ma jakieś właśnie w domu straty, czy finansowe, czy jakieś, nie wiem, no może coś zepsuło się w domu, coś tutaj trzeba naprawiać, ponieważ szczury, czyli pasożyty w domu, wyżerają i niszczą wszystko, na co tylko napotkają, prawda? Czyli właśnie takie pasożyty, takie szczury, takie powiedzmy jady, tak, tutaj przy jego domu są, co obciąża go, zatruwa, daje tu jakieś takie negatywne myślenie, negatywne energie, negatywne emocje, jest zatroskany, pełen właśnie tej jakichś, nie wiem, obciążeń, smutków, niejasności, nieklarowności, smutny, no w jakiejś tutaj wręcz w takich stanach lękowych, smutnych, żalu, jest tam też łzy, czyli taka bardzo smutna postawa, obciążenie myśli, mnóstwo po prostu myśli, ale właśnie niejasność sytuacji. Czyli jakiś tam problem jest przy domu, jakaś strata, nie wiem, może stracił pracę, może finansowe jakieś problemy, długi, jakieś straty właśnie emocjonalne, być może coś właśnie niejasnego, nieklarownego w jego stabilności też, sytuacji właśnie przy domu lub przy pracy, czyli niejasność, nieklarowność spraw w stosunku do jego stabilności, bezpieczeństwa, prawda? Tutaj jakieś problemy, zaburzenia po prostu, coś się dzieje negatywnego. Jest
być może to związane z jego uczuciami, ponieważ tutaj mamy już kartę emocji, uczucia, paś kielichów. Paś jest osobą młodą, niedoświadczoną, no tak normalnie w tarocie to góra do 25 lat, ale to oczywiście jest ruchome. W każdym razie jest to osoba zakochana, głowa w chmurach, licząca na szczęście, opływająca emocjami, uczuciami. Także nie wiem, być może tu jakieś niejasności, problemy, jeśli chodzi o emocje, uczucia. Ale to się zmieni, coś tutaj wybuchnie, jakiś piorun strzeli, coś się zawali, jakieś stare tutaj te jego przekonania, stereotypy, balasty zawalą się. No, będzie duża przemiana, duża transformacja, by narodzić się tutaj na nowo, uczuciowo. Myśli tutaj o jakiejś kobiecie, która jest niedostępna, która broni swoich racji, przekonań, reguł, która myśli tutaj o sobie i nie da się zranić, która nie walczy, jest pasywna, która dba o siebie, która jest autentyczna, mówi to, co pragnie, to, co chce, to, co potrzebuje. I myśli właśnie tutaj o takiej kobiecie, która jest atrakcyjna, no też pragnie jej, jest to namiętność, niemniej jednak nie ma do niej jakby dostępu. Ta kobieta ochrania się, być może wyznacza swoje granice, obrała sobie dobrą pozycję i nie walczy o tego mężczyznę, tylko zostaje pasywna w swoim właśnie tej bezpiecznym kręgu, nie da się zranić, nie da się tutaj obrazić, czy werbalnie, czy właśnie i chroni swojego bezpieczeństwa, swojej tutaj suwerenności, tak, swojej osobowości i on właśnie tej myśli, by coś zmienić w stosunku do tej kobiety. Pragnie z tą kobietą, pragnie właśnie z tą partnerką, która tutaj wyznaczyła granice jego spełnienia marzeń, spełnienia uczuć, emocji, pragnie być z nią parą, pragnie z nią być może nawet zaręczyn, czy założenia rodziny, czy potomstwo, pragnie uleczenia wszelkich jakichś niesnasek, które teraz do tej pory się wydarzyły, jakichś komplikacji, problemów, dyskusji, kłótni, kryzysów, pragnie wyleczenia tego wszystkiego. Pragnie spełnienia emocjonalnego, tak, dziesiątka kielichów, czyli to jest apogeum szczęścia, apogeum spełnienia właśnie się w miłości, w uczuciach, w emocjonalnie, spełnienie marzeń wręcz, szczęście, szczęście rodzinne, szczęście w miłości, dobra passa i równowaga emocjonalna. Także o tym teraz myśli osoba, o którą Wy pytacie. Jest tutaj jednakże w jakiejś być może dzisiaj smutku, właśnie jeśli chodzi tutaj o uczucia, być może jakaś depresja, stany lękowe, strach. W domu sama chce wyjaśnić sytuację, dla niej jest nic niejasne, sytuacja, sprawy uczuciowe, emocjonalne nie są dla niej jasne, są zagmatwane, co sprawia jakiś taki wewnętrzny smutek, nieklarowność właśnie sytuacji i lęki, straty jakieś tej na jego w jego emocjonalnym stanie. Także takie coś i pragnie, aha, tutaj mam jeszcze na dnie talii pragnienie rozmowy, czyli myśli też o rozmowie, o informacji, o wiadomości do Was, która już podąża. I proszę, otworzyłam następną kartę, chodzi o miłość, o uczucia, o dualność, o bycie razem, przynależności razem, o cudownym po prostu tutaj, no, cudownym byciu razem, parze, miłosnych momentach. Także to myśli, o tym myśli i to przysparza mu ból głowy. Dziękuję grupie pierwszej, czyli grupę, która wybrała serduszko. I teraz postorkujemy sobie, kochani, w grupie drugiej. Grupa druga wybrała aniołka białego, więc zapraszam grupę drugą. Co on teraz robi? Co on teraz, czyli w weekend, w sobotę, dzisiaj robi? W
Twój partner, o którego pytasz, lub osoba, o którą pytasz, jest w izolacji uczuciowej, emocjonalnej, jest niedostępny, zimny, być może Was zablokował, chce być sam, jest w jaskini myśli, niedostępny, odpisuje Wam na wiadomości, SMS-y, czy tam WhatsApp, Messenger, nie odpisuje, nie daje o sobie znać, jest w samotności, w izolacji, nie macie kontaktu, no, jest tutaj niebo zachmurzone, czyli są jakieś tej konflikty lub sprawy ciężkie, które obciążają go, dlatego wycofuje się, chce wszystko przemyśleć, chce rozjaśnić tutaj te sprawy, chce wyjaśnić sam ze sobą, chce przemyśleć, chce po prostu teraz spokoju. Jest totalna tutaj izolacja i blokada, także jest sam, myśli o nowym początku, o uleczeniu kontaktów z Wami, o lepszych relacjach, kontaktach z Wami. Być może myśli też o dzieciach, o potomstwie Waszych, jego, wspólnych, tak, lub przyszłych, które chcecie, pragniecie mieć razem. Jeśli nie chodzi o dzieci, to na pewno chodzi o wyleczeniu, wyzdrowieniu Waszych kontaktów, Waszych rozmów, Waszej komunikacji słownej lub innej, prawda, czy seksualnej, czy jakiejś właśnie rodzinnej. Tutaj na pewno no, tematem są uczucia, miłość, szczęście w miłości, jego miłość do Ciebie, Twoja miłość do niego, więc chcę uleczyć to, chcę wyjść na pewno z tej izolacji, ponieważ dziecko mówi o nowym rozpoczęciu komunikacji, kontaktów, rozmów, spotkań, randek, byciu razem w miłosnej, pięknej, romantycznej atmosferze. Myśli również o tej dualności, czyli o Was razem. Co mówi Tarot na ten temat? Co on teraz robi? Marzy o spełnieniu, o pięknym czasie z Tobą, o pięknych momentach, o jasności sytuacji, klarowności, wyklarowaniu wszystkich jakichś spraw, które są niewygodne, niewyjaśnione właśnie. Pragnie o gorącej, namiętnej, przepięknej, prawdziwej, bezinteresownej, szczerej miłości. Właśnie ta karta mówi o gorącym też uczuciu, o gorącym pragnieniu, pożądaniu, namiętności. Jest to karta letnia, czyli teraz, ten czas, właśnie lato, pragnie być szczęśliwy. O tym szczęściu myśli, dlatego chcę wyjaśnić coś z Wami. Chcę jakichś szczerych rozmów, chcę jakichś kompromisów. Po prostu no, chcę z Wami przegadać sprawy, które są ciężkie. Pragnie, byście go uznały, byście uznały jego trud, jego starania, jego próby polepszenia tego związku i próby lepszej komunikacji. On pracuje nad tym związkiem, chciałby również pracować nad tym związkiem, chce jakichś kompromisów, chce dogadania się, pragnie z Wami właśnie wyjaśnić tutaj sprawy tak, byście widziały, że pracuje nad tym związkiem, byście go doceniały, byście go chwaliły, byście go uznały za dobrego, wspaniałego, pracowitego mężczyznę. Myśli o Was bardzo namiętnie, pożądliwie, myśli o Was jako o kobiecie kreatywnej, o wielkim potencjale seksualnym, wielkiej aktywności, takim żarze, namiętną, dążącą do swoich celów, będącą właśnie osobą bardzo, bardzo pewną siebie. Wie, że jesteście dla niego królową buław, czyli królowa buław to osoba, która śmiało mówi, czego pragnie, podąża za głosem serca, jest energiczna i podejmuje swoje kroki aktywnie, walczy o swoje. Jest osobą właśnie bardzo też szybką w działaniach. Teraz jest też, myśli o tym, dobry czas na podjęcie jakiejś decyzji.
Ta karta mówi o teraźniejszym, właśnie odpowiednim czasie na podjęcie wszelakich decyzji, więc chciałby podjąć jakąś decyzję w stosunku do Was. Chciałby działać, być aktywny, pożąda Was też również na tle seksualnym. Chciałby coś zrobić, jakiś aktywny krok w Waszym kierunku i chciałby wyjść przede wszystkim tutaj z tej fazy blokady, w której jest dzisiaj. Czyli dzisiaj nie chce jeszcze kontaktu, jest odizolowany, zimny, niedostępny, natomiast pragnie właśnie pracować nad tym związkiem, pragnie jakiejś aktywności i spełnienia z Wami, pragnie miłości, myśli o miłości. Dziękuję grupie drugiej, dziękuję wszystkim widzom i myślę, że tutaj były też bardzo ciekawe, interesujące wskazówki. Pozdrawiam serdecznie, proszę o komentarze, czy te wróżby właśnie z Państwem rezonują. Proszę o lajki dla wymiany energii i subskrypcje wszystkich osób, tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Pozdrawiam najserdeczniej i do usłyszenia już niedługo.